Cześć, nazywam się Krzysiek Skiba, jestem człowiekiem, który od 22 lat wchodzi na scenę, mówi kilka głupawych rzeczy do mikrofonu, skacze, podśpiewuje, stepuje, nie tylko w trakcie koncertów zespołu Big Cyc i dziwnym trafem za te swoje produkcje sceniczne otrzymuje walory Narodowego Banku Polskiego i dzięki temu mogę siebie utrzymać, a także swoją rodzinę. Witam w programie Wideo Gaduła. Tutaj w kopercie jest bardzo wiele pytań. Postaram się odpowiedzieć szczerze, w miarę możliwości, na wszystkie z nich, a przynajmniej na część z nich. Uwaga, wyciągam pierwsze. No, już brzmi to jak żart, bo jest to pytanie od Janusza Palikota. Ale to jest, powiedziano mi, ten właśnie Janusz Palikot tutaj zadał pytanie, prawdziwy, oryginalny. I pytanie brzmi, jak to się robi, że przez tyle lat jest się wciąż młodym? Właśnie nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo pytanie jest sympatyczne, bo to znaczy, że Janusz Palikot jakby postrzega moją osobę jako taką osobę, która ciągle wydaje się młoda, czy jest duchem młoda, a tak naprawdę ja jestem z pokolenia Janusza Palikota, chyba jestem może nawet trochę starszy, ale to dla wielu osób jest rzeczywiście taka informacja dosyć szokująca, że Skiba już jest sporo po 40, ale są starsi ode mnie. Kazik jest ode mnie starszy, Staszewski i ci z budki suflera też są starsi. No nie wiem, ja myślę, że odpowiedź będzie tutaj trochę banalna, nic jakiegoś szczególnie oryginalnego nie wymyślę. No po prostu trzeba mieć jakąś ideę w życiu, jakąś pracę, którą się kocha i w miarę poukładane życie osobiste. I to chyba powoduje, że ma się wewnętrznie taką energię, że no ja przynajmniej się czuję młodo. Chociaż ostatnio jakieś objawy starzenia mam takie, znaczy objawy stetryczenia. Bo fizyczne objawy starzenia to mam już od dawna, ale takie objawy stetryczenia, że łapię się na tym, jak pisał Boi Żeleński, że człowiek na starość parszywieje. Ja też już kiedyś to bym tak wychodził, walczył, a teraz to już tylko tak kiwam głową, jak widzę te różne paranoje, które się dzieją w telewizji. Jeszcze kiedyś miałem ochotę napisać piosenkę, felieton, wyśmiać to, wyszydzić, a teraz to czasem łapię się za głowę, a nie za pióro i nie za gitarę, nie za mikrofon. Po prostu myślę, że to jest jakiś taki objaw już właśnie niestety starzenia się, także Janusz Palikot tutaj nadal postrzega mnie jako młodego, ale to miłe. Teraz pytania od osób pewnie mniej znanych, po prostu od internautów. Pyta Marquez, kolega Marquez, pyta, zastanawia mnie, czy lubisz skibiki, skipki, piętki od chleba. A to jest bardzo dobre pytanie, bo takie absurdalne. Oczywiście tak, ja byłem jak jedyny w domu, który w rodzinie skibów w ogóle jadł piętki. Nie wiem czemu piętki, czyli te skibki kojarzą się jakoś wielu źle i w wielu domach one są rzeczywiście no, po prostu odkrajane i nie wiem, dostaje to jakiś najgłupszy w rodzinie albo najsłabszy w rodzinie, albo taki, co nie ma nic do gadania i musi to zjeść. Natomiast mi się skibka, ta końcóweczka, ta kromeczka taka zaokrąglona zawsze kojarzyła bardzo dobrze, chociaż jest różne określenie, bo niektórzy mówią na skibkę chleba po prostu niekoniecznie na piętkę, tylko na każdy pokrojony kawałek chleba. Kiedyś miałem nawet taki żart kabaretowy, że taką piosenkę zrobiłem skiba z masłem i byłem rzeczywiście posmarowany masłem, tudzież zrobiono ze mnie kanapkę, prawda? I to wyglądało dosyć zabawnie, tam miałem pomidory na oczach, jakieś ogóreczki na policzkach, wyglądałem jak taka dosyć smakowita kanapka. Tak więc Marquez, twoje pytanie było naprawdę w dechę, w skibkę. Pyta Gnom, kolega Gnom, dlaczego tak często nosisz okulary przeciwsłoneczne, nawet w pomieszczeniach? W ogóle wiele gwiazd nie pokazuje swoich oczu, to dziwne, masz coś do ukrycia. Drogi Gnomie, no to są jakby dwa rodzaje tutaj takich możliwych odpowiedzi na twoje pytanie. Otóż jedna to jest taka, że to jest po prostu praktyczne. W tym sensie, że często występujemy na scenie i są po prostu jesteśmy oślepiani reflektorami. I wówczas no i każda taka osoba bez okularów mrużyłaby oczy. Ewentualnie miała zapalenie spojówek, czyli po prostu jeżeli dość długo
patrzysz w biały reflektor, w światło białe, a to się często na koncertach zdarza, nie wszystkie są zielone, czerwone. Czasem ja jako frontman jestem wręcz oślepiany jakimś takim punktakiem, czyli takim silnym snopem białego światła, bo właśnie oświetleniowcowi wydaje się, że to właśnie mnie należy mocno oświecić, a de facto oślepić. I wówczas takie okulary wydają się niezbędne. O ile na koncertach moi koledzy noszą okulary, ja bardzo często na pierwszych trzech piosenkach mam, a później one mi przeszkadzają, albo gdzieś w ferworze walki je po prostu gubię i tracę, odrzucam, a później nie znajduję. W związku z czym przynajmniej jedna para tygodniowo gdzieś tam ulega zagubieniu. O tyle w studiach telewizyjnych rzeczywiście, ja wiem, że to czasem śmiesznie wygląda, że tutaj jest jakiś dyskutanci wokół, a tu nagle pojawia się jakiś tajemniczy osobnik, niekoniecznie skiba, ale właśnie ktoś tam, jakiś muzyk czy ktoś z show biznesu i ma ciemne okulary. No i to jest ta jedna odpowiedź taka, że to jest praktyczne, że po prostu wówczas w studiach telewizyjnych też są reflektory, też tych świateł jest jeszcze więcej często niż na scenie. I to jest taka zasłona, która mam powodować, że nie mrużysz oczu i nie wyglądasz jak mrówa. No ale powiem ci tak, a druga taka wypowiedź, no jest to część kultury rock'n'rolla, prawda? Bono nosił okulary, Mick Jagger nosił okulary, a się wielu Bob Dylan do dzisiaj nosi takie ciemne, przeciwsłoneczne okulary. Jest to część tej kultury. No ale to oczywiście takie tłumaczenie trochę pokrętne. Druga jest też strona praktyczna, ale o niej często się nie mówi i o niej muzycy czy artyści noszący ciemne okulary w pomieszczeniach się nie wypowiadają. Otóż no, jest to też taka ochrona, która chroni nie tylko przed tym światłem, o którym mówiłem wcześniej, no ale często, jeżeli jesteś po jakiejś dużej imprezie albo po koncercie, wiadomo, że twoje oczy nie wyglądają tak radośnie, są podkrążone, często zmęczone, często po prostu przekrwione. Jeżeli impreza była dość intensywna, a koncert się przedłużył, no więc wówczas takie okulary też stanowią po prostu rodzaj scenografii, która to ukrywa. Pytanie od Pawła z Potulic. Skiba na prezydenta. Pierwsza decyzja, którą podjąłbyś, będąc prezydentem. No, powiem ci tak, bycie prezydentem, myślę, że to w ogóle bycie politykiem, to strasznie nudne zajęcie i nigdy bym się na to nie zdecydował. Z jednej strony śmiejemy się wszyscy z tych często osobników, którzy zajmują te ważne, różne stanowiska, ale z drugiej strony no, to trzeba mieć jakieś predyspozycje psychiczne, żeby uwielbiać te narady, no wyobraź sobie taka narada partyjna, no przecież taki prezydent to nic innego nie robi, jak ciągle spotkania, narady, to wiesz, ta wesoła część życia polityków, to jest wszystko tam gdzieś na pokaz, na jakichś filmach i tak dalej, natomiast tak naprawdę oni nie mają życia prywatnego i tak naprawdę myślę, że no właśnie mają, no, być może komuś to odpowiada, no pewnie wielu to odpowiada, wielu upaja się władzą, prawda? Natomiast ja nie wiem, czy bym podjął jakąś decyzję. Ja myślę, że jeżeli przypadkiem zdarzyłoby się tak, że zostałbym prezydentem, no zakładamy jakąś absurdalną sytuację, to ja myślę, że pierwszą decyzję, jaką bym podjął, to po prostu taką, że wiesz, nie wiem, no może dopuściłbym do sprzedaży tajemnicze ziela, na przykład w hipermarketach, wiesz, no nie wiem, żeby te ziela rozweselające, żeby były dla osób dorosłych, na przykład po 30. Właśnie uważam, że takie różne tajemnicze specyfiki po 30, to już jest osoba dorosła, powinny być legalne i dostępne. No ale wiem, że taka decyzja pewnie spowodowałaby chaos, protesty hierarchów innych partii, przywódców innych partii, hierarchów kościelnych, więc a może decyzja byłaby taka, że na przykład, żeby poligony zamienić w wesołe miasteczka. Myślę, że ta druga byłaby lepsza niż ta pierwsza. Szukamy dalej. Muszę poślinić, bo to karteczki są tak jak... Czuję się jak pani na poczcie, która przykleja znaczki. Uwaga, uwaga. Cała Polska pyta skibę. Słuchajcie, tym razem kolega Andrew z Olsztyna pyta tak. Panie Skiba, uwielbiam pana. Już się boję. Jajcarz nie z tej ziemi. Miło mi to czytać, aczkolwiek trochę niekomfortowo, bo tak za dużo komplementów, ale może zaraz będzie atak.
Czuje pan, kiedy przekracza granice dobrego smaku w żartach. Z kontrowersyjnych zachowań pan słynie. Jest coś, czego pan żałuje. No rzeczywiście były sytuacje, kiedy może niekoniecznie byłem z siebie dumny. No, zdarzało mi się na przykład spaść ze sceny, bo byłem pod wpływem alkoholu. Zdarzyło mi się kiedyś, że scena była za krótka i po prostu wydawało mi się, że jest jeszcze metr dalej, ale wpadłem. Ale to na skutek właśnie tego, że wcześniej cały zespół pobierał płyny rozweselające. Natomiast ja myślę, że panu chodzi jednak o co innego, że panu chodzi o kilka tak zwanych ostrych wypowiedzi czy happeningów. No, był taki czas, że na przykład Donald Tusk przepraszał za swoje określenie mohorowe berety. Ostatnio znowu premiera zaczepiono i jakby stwierdzono, że w zasadzie to ta jego wypowiedź o mohorowych beretach z trybuny sejmowej to wręcz początek kampanii nienawiści, która no, zakończyła się jakimiś morderstwami politycznymi i tak dalej. Ja napisałem piosenkę Mohorowe berety i uważam, że nie mam absolutnie za co przepraszać, dlatego że to jest wręcz sympatyczne określenie, które zostało zaadaptowane przez język potoczny. Zresztą nawiązuje dowcipnie do formacji wojskowych, nie do czegoś obrzydliwego, do jakiegoś skojarzenia erotycznego, czy skojarzenia, nie wiem, z fizycznością, z fekaliami, nie wiem, z czymś obraźliwym, tylko to jest skojarzenie z formacjami jednostek specjalnych. No były niebieskie berety, komandosi, były jednostki powietrzno-desantowe, czerwone berety. No a tutaj, ponieważ te drużyny tych pań tak się gromadzą wokół ojca Tadeusza i hierarchów kościelnych, więc tworzą takie jakby drużyny, takie właśnie jednostki specjalne, stąd określenie mohorowe berety, bo w takie naczynia, na takie berety, takie naczynia głowy, chciałem powiedzieć, te panie się ubierają. Ale przecież określono już, były określenia od ubiorów, no, mówiło się pokolenie welwetowych swetrów, pokolenie jeansów na przykład, pokolenie dzwonów, tak więc pokolenie, nie wiem, ramonesek o pankach, więc określenie jakiejś grupy społecznej od ubioru, która ta grupa nosi, nie jest niczym obraźliwym. Natomiast jeżeli chodzi panu o bardziej, kolego Andrew, radykalne akcje, nie tylko piosenki, tak jak mohorowe berety. Na przykład niektórzy przepraszają za swoje piosenki. Wiem, że Paweł Kukiz z Grupy Piersi po latach przeprosił za swoją piosenkę ZHN zbliża się, która była piosenką polityczną i też odczytywaną jako piosenka antykościelna. Natomiast ja napisałem kilka ostrych piosenek, takich jak Wojna Plemników, Polska Rodzina, właśnie mohorowe berety. I tak patrzę sobie wokół, co się dzieje i powiem szczerze, nie mam zamiaru za żadną z nich przepraszać. Każda była napisana świadomie, każda była napisana nie pod wpływem, nie wiem, dopalaczy, tylko były to poważne przemyślenia, które są jakimś zapisem czasów, w których te piosenki po prostu się pojawiały, zapisem, gorącym zapisem tego, co się wówczas jakby działo. I taką piosenką też jest piosenka Mohorowe berety. Natomiast być może, Andrew, chodzi ci też o pewne happeningi, kiedy to na przykład premierowi Buzkowi pokazałem tyłek. No cóż, no to nie był może mój najlepszy happening, ale też nie będę za niego przepraszał, tak powiem. Po prostu, zresztą to był tyłek pokazany na życzenie publiczności. Widownia głosowała, ja powiedziałem, czy mam pokazać kolano, czy tyłek. Widownia wybrała tyłek. Thank you.
co, jak wiemy, doprowadza do tego, że karani są głównie konsumenci, a nie no, mafia, która robi na tym interesy, czy jakieś organizacje przestępcze, które handlują tym. Jeżeli już, to na pewno nie łapiemy tutaj posiadaczy, tylko ewentualnie no, tych hurtowników, biznesmenów. Natomiast no, ja uważam generalnie, że dla osób dorosłych to powinno być legalne i dozwolone. Ostatnie pytanie, kochani. Kolega, który się podpisał, znawca Łukasz. Pytanie o biktyca. Jaki biktyce chciałbyś zobaczyć w Playboyu, albo jakie znasz i lubisz najbardziej? No słuchaj, ja myślę, że w Playboyu można naprawdę bardzo ładne piersi zobaczyć kobiece i nie tylko w Playboyu. Rzeczywiście, no tam dobór jest jakiś taki, który powoduje, że myślę, że pismo otrzyma poziom, chociaż ostatnio jakoś nie miałem potrzeby ani czytania, ani oglądania. Natomiast powiem tak, no, nazwa zespołu wskazuje na to, że jesteśmy fanami dużych piersi i powiem tak, że na przykład moja małżonka ma wspaniałe, naprawdę niesamowite, są to genialne cyce, są kompletne mistrzostwo świata. Tak więc właśnie mając takie cyce nie potrzebuję mieć innych, więc ale tym wszystkim, którzy mają do czynienia z małymi, które może są piękne też, ale jednak my preferujemy te takie potężne i życzę, żeby kiedyś mieli do czynienia z takimi prawdziwymi. Pytanie, które zadaję sobie codziennie, to jest pytanie o sens życia. I codziennie sobie na to pytanie sam odpowiadam, że sensem życia jest po prostu być szczęśliwym. I należy tak robić, tak organizować życie, żeby być szczęśliwym, nie ranić nikogo wokół, i także stwarzać takie sytuacje, żeby ludzie wokół ciebie byli szczęśliwi. Myślę, że to jest sens życia i myślę, że codziennie po przebudzeniu, nawet jeszcze przed wypiciem kawy, kiedy właśnie musimy wstać albo kiedy nam się nie chce wstać, zadanie takiego pytania powoduje, że i odpowiedź na nie, że chce się wstać. 1, 2, 3, 4.